Cześć kochani, mam ogromną przyjemność zaprosić Was na nasze dzisiejsze szkolenie, webinar. Wszystko będziemy nadawali online, wszystko będziemy nadawali live stream, co oznacza w czasie rzeczywistym. Słuchajcie, dzisiaj spotykamy się tutaj na YouTubie o godzinie 20 polskiego czasu. Jeżeli macie chwilę czasu na to, by razem ze mną zamyślić się nad Wszechświatem, by odpowiedzieć sobie na pytanie, jak on jest skonstruowany, by odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego jego gęstości przenikają się na takich, a nie innych zasadach, to po prostu bądźcie przed monitorami. Czeka na Was parę godzin wykładu oraz oczywiście rytuał anielski i archanielski, który podsumowuje całość działania. Słuchajcie, jest to trzecia lekcja z cyklu Wysoka Alchemia i od razu powiem Wam, dlaczego tak bardzo zależy mi na tych lekcjach. Dlatego, że jeżeli robię dla Was webinary dotyczące magii prosperity, dotyczące zdrowia, dotyczące odprowadzania zmarłych, staram się zawsze, za każdym razem dostosować ten przekaz do najbardziej wymagającego użytkownika. Staram się, żeby wszystko było jak najbardziej zrozumiałe. Staram się wytłumaczyć to w najprostszy z możliwych sposobów. I jeżeli chodzi o szkolenie, które przygotowuję dla Was, uznaję to za taki rodzaj swojej pracy, który oczywiście wymaga zrównoważenia w materii. Natomiast to szkolenie, Wysoką Alchemię, robię dla siebie i dla Was. Podczas każdej z lekcji Wysokiej Alchemii ja również dowiaduję się bardzo, bardzo wielu rzeczy. Wy natomiast możecie uczestniczyć w przejawieniu na żywo, ponieważ sięgamy po wiedzę, którą przejawia nam bezpośrednio Hermes Trismegistos, czyli postać mistrzowska złożona z energii Tota, starożytny Egipt, złożona z energii Hermesa, starożytna Grecja, oraz Mercurius Maximus, czyli starożytny Rzym. Oprócz tego dowiadujemy się prawd na temat Wszechświata, które przejawia nam Archanioł Metatron i powiem Wam wprost, że każda lekcja Wysokiej Alchemii jest również i dla mnie taką kolejną cegiełką w rozwoju, kolejnym wejściem po tych schodach ewolucji w górę swojego DNA. W związku z tym, dlatego też nie wymagamy od Was równowagi w materii. Jeżeli chcecie razem ze mną przez parę godzin usiąść i przed swoimi monitorami zastanowić się nad tym, dlaczego życie wygląda w ten, a nie w inny sposób, to jestem bardziej niż zachwycona, że mogę być Waszym przewodnikiem i że mogę to dla Was i dla siebie również poprowadzić. Słuchajcie, temat naszej lekcji tym razem brzmi zrozumienie i wszechprzenikanie, czyli człowiek w świecie, świat w człowieku. Wyjaśniać będziemy to, w jaki sposób poszczególne pierwiastki pojawiają się w Twojej osobowości, na przykład za co odpowiedzialne są poszczególne planety w Twoim charakterze, za co odpowiedzialne są poszczególne metale w Twoim organizmie oraz oczywiście jak Twoje działania mogą na zasadzie akcji i reakcji odbić się w świecie, mimo tego, że na co dzień nie wydaje się to do końca być może zrozumiałe na pierwszy rzut oka. Słuchajcie, żeby dobrze przygotować się do tych zajęć, wejdźcie na naszą stronę na Facebooku, a dokładniej na stronę wydarzenia i tam macie zapisane, uwaga, zadanie domowe. Zdaję sobie sprawę z tego, że nikt nie lubi odrabiać zadań domowych, Wy sobie zdajcie sprawę z tego, że ja się spełniam w zadawaniu ich, więc jeżeli tutaj pójdziecie ze mną na kompromis, to się dogadamy. Słuchajcie, to zadanie domowe nie jest po to, żebym się nad Wami pastwiła. Mam o wiele więcej innych sposobów i też z nich nie korzystam. To zadanie domowe jest po to, żebyście przygotowali samych siebie do zrozumienia i do pojęcia tej wiedzy, którą dla Was niosę. Będą to zajęcia bardzo merytoryczne. Słuchajcie, być może pierwsze, na których będę miała notatki, więc przymierzam się do tego. Nie chciałabym po prostu niczego zgubić. I chciałabym, żebyście po ukończeniu tych zajęć razem ze mną, po zakończeniu również i rytuału anielskiego, zdali sobie sprawę z tego, jak bardzo istotna jest informacja mówiąca o tym, że właśnie to Ty w dzisiejszych czasach, w tym miejscu, w którym jesteś, istniejesz. Jaki masz impact na rzeczywistość, jakiego rodzaju działania mogą Ci ten impact zmniejszyć albo go wyeskalować oraz oczywiście w jaki sposób układać sekundy swoich dni, minuty swoich dni, tak by stać się arcydziełem swojej duszy i by stać się w tym świecie zmianą, którą pragniesz zobaczyć i której pragniesz doświadczyć. W związku z tym, słuchajcie, spotykamy się, są to zajęcia praktyczne, usiądźcie przed monitorami, postarajcie się, żeby nikt Wam nie przeszkadzał. Usiądźcie ze swoimi rodzinami, ze swoimi przyjaciółmi. Ogólnie wyślijcie ten link, gdzie się da, nie tylko dlatego, że jest za darmo.
Ale dlatego, że wstęp jest wolny, wiedza jest bezcenna, a to, co Ty możesz przeżyć i czego możesz doświadczyć podczas naszego wspólnego spotkania, to o wiele więcej niż informacja. Słuchajcie, wiele osób zarzuca mi, że nie czytam książek. Właściwie dziwne, że to zarzut, to po prostu fakt, absolutnie nie czytam książek. Więc jeżeli jesteście zdziwieni, skąd mam tego rodzaju informacje, skąd się to bierze w tak, powiedzmy, niedorosłym metryką człowieku, skąd takie rzeczy na przykład znajdują się w obszarze moich zainteresowań, to chciałabym Wam uzupełnić to tak naprawdę jednym zdaniem. Jeżeli szukacie we mnie wiedzy, tego co Wy uznajecie za wiedzę, możecie tego nie znaleźć. Ja uważam, że nie mam absolutnie żadnej wiedzy, ale uważam, że mam coś więcej, mam prawdę. I wiedza jest pewnego rodzaju przedstawieniem prawdy, ale nie zawsze jest nią. Na tych zajęciach dowiecie się, że to jest bardzo duża różnica, którą ludzie w dzisiejszej percepcji pomijają i dlatego, że ją pomijają, bardzo często padają ofiarą logiki, logicznego myślenia, ale nie logicznego, konstruktywnego myślenia, a logicznego myślenia, które prowadzi poprzez narzekania, poprzez pewnego rodzaju wymówki, poprzez logizowanie rzeczywistości, a nie tak właściwie uczestniczenie w niej. Pamiętajcie, to co jest prawdziwe, nie musi być logiczne, a to co jest logiczne, nie musi być prawdziwe. Kochani, dzisiaj o godzinie 20 widzimy się przed monitorami, czat jest dla Was otwarty, jeżeli chcecie wzajemnie dyskutować na takie tematy, wysyłajcie sobie wzajemnie kontakty do siebie lub po prostu dołączcie do naszej tajnej grupy Akademii Ducha na Facebooku. Jeżeli będziecie zdecydowani na to, napiszcie jutro na szkoleniu na czacie, postaramy się Was dołączyć, postaramy się to dla Was zrobić. Kochani, widzimy się, mam nadzieję, że wygospodarujecie ten czas i jeszcze jedna taka ważna informacja. Nawet jeżeli całe zajęcia będą dla Was w jakiś sposób trudne albo uznacie je za skomplikowane, to wcale nie oznacza, że nie przygotują Was do rytuału anielskiego. Rytuał anielski i archanielski, który zakończy nasze spotkanie, jest przede wszystkim tą przestrzenią, która łączy zrozumienie człowieka z obecnością anielską, w której to przestrzeni Ty możesz wyrazić każdą, absolutnie każdą intencję. Jeżeli więc potrzebujesz uzdrowienia, jeżeli potrzebujesz inspiracji, motywacji, kierunku do działania, jeżeli potrzebujesz czegokolwiek w swoim życiu, to po prostu bądź i doświadcz tego razem z nami. Doświadczamy grupowo. Ja oczywiście jestem tutaj sama, prowadzę ten rytuał, prowadzę cały webinar, a Wy w swoich domach dołączajcie do tego swoją energią, swoją intencją, swoim zaangażowaniem, a przede wszystkim swoim czasem. Tak więc, kochani, wymieńmy ten czas dzisiaj o godzinie 20 w najpiękniejszy i najpełniejszy z możliwych sposobów. Dzięki wielkie, widzimy się, nie mogę się doczekać. Chyba widać. Cześć!